Od czwartku 24 sierpnia na półkach w Lidlu będzie można spotkać bardzo duży asortyment elektronarzędzi z serii X12V Team. Oferta zaczyna się od akumulatora 2 amperogodzinnego z ładowarką za 120 zł. Ładowarka 50 w taki akumulator 2 amperogodziny naładuje w 60 minut. Dostępna będzie również osobna ładowarka i osobno akumulatory 2 amperogodzinne za 80 zł i 4 amperogodziny za 130. Sama ładowarka za 40 zł. Używam tych akumulatorowych narzędzi Parkside Series X12 VT. Jak chodzi o akumulatory, to wydaje mi się, że są na całkiem przyzwoitym poziomie. Na te 12-V akumulatory będziemy mogli kupić wiertarko-wkrętarkę kątową za 150 zł samobody, z pięcioma możliwymi ustawieniami kątów: 0, 22,5, 45, 66,5 i 90 stopni. Mamy tutaj informacja, że wkrętarka nadaje się idealnie do trudno dostępnych miejsc lub zawężonych obszarów roboczych, jest to prawda. I mam tą wkrętarkę, używam jej, używam jej na przykład przy wykonywaniu długiej prostokątnej donicy do poskręcania desek od środka za pomocą stalowych łączników. A więc niczym innym nie mogłem się tam dostać do środka, ani zakrętarką, ani tą wkrętarką ze zdejmowanym uchwytem, a taką, a taką wiertarką zrobiłem to bardzo łatwo. Oczywiście zamontowałem nie przedłużkę, tylko samego bita w tym uchwycie, ponieważ ta doniczka była takich niewielkich rozmiarów, jak chodzi o szerokość. A więc akurat tamtą wiertarkę polecam. Dostępna będzie również latarka na akumulatory serii X12V Team za 50 zł. Również mam tą latarkę. Natomiast muszę powiedzieć, że strumień światła jest bardzo nieduży. Mam tutaj informację o maksymalnej jasności 120 lumenów, moc 1 W i diodalet o zimnym białym świetle. Kupiłem taką latarkę już jakiś czas temu. Leży z akumulatorem w schowku w samochodzie, ale muszę przyznać, że latarka dosyć słabo świeci. W sprzedaży będzie dostępna również mała wiertarko-wkrętarka, również na te akumulatory 12V za 99 zł samobody ze zdejmowanym uchwytem i z takim drobnym, niedużym zestawem bitów i wierteł. Wkrętarka jest dwubiegowa, ma regulację prędkości obrotowej, diodę podświetlającą i wskaźnik poziomu naładowania akumulatora. Ma również magnes nabity. Oczywiście ten magnes się sprawdza bardzo dobrze, ale nie z takimi dłuższymi bitami, tylko z tymi krótszymi 25 mm. Ta okrętarka posiada dobre opinie. Jak chodzi o wytrzymałość i poręczność, moim zdaniem jest na bardzo dobrym poziomie. Natomiast jak chodzi o wady, no to z pewnością każdy zalicza delikatny luz na tym uchwycie wiertarskim. Jest tak ze względu oczywiście na tą przejściówkę, na ten zdejmowany uchwyt. W takich sytuacjach będzie się pojawiał zawsze większy luz, niż jakby ten uchwyt nie był zdejmowany. Byłby zamocowany na stałe za pomocą śruby. Jeżeli będzie zamontowany tutaj akumulator 2 amperogodzinny no to wkrętarki nie postawimy tak pionowo, natomiast 4 amperogodzinnym postawimy. Przydałby się tu moim zdaniem gdzieś jeszcze taki haczyk uchwyt, chociażby tutaj w tym miejscu po długości korpusu do zawieszenia na pasek czy na jakąś kieszenie. W sprzedaży będzie również dostępny osprzęt do wiertarko-wkrętarek. Mamy tutaj wiertła Forstnera, wiertła do czopów, wiertła do drewna z pogłębiaczem. Frezowe, stopniowe lub wielofunkcyjne został wierteł za 30 zł. I moim zdaniem najbardziej pozytywną oceną mógłbym wystawić tym wiertłom stopniowym. W moim przypadku da się rozwiercić, powiększyć jakiś otwór w cienkich blachach bardzo szybko. Pogłębiacze, no to wiadomo, jeżeli nie wykonujemy setki tych otworów, one będą nam służyć długo, nie stępią się. Natomiast, jak chodzi o wiertła Forstnera, w sieci spotkałem się z bardziej krytycznymi opiniami na ich temat. Dostępne również będą takie dwa zestawy wierteł HSS lub do drewna i kamienia, za 50 zł takich wierteł jeszcze nie używałem. Za 129 zł będziemy mogli kupić akumulatorową wiertarko-wkrętarkę precyzyjną z akumulatorem 12V, nie tym wymiennym, w zestawie z ładowarką, z przewodem ładującym właściwie. W zestawie będą 44 nasadki, 5 tulei zaciskowych, narzędzie do wymiany, przewód do ładowania USB typu C. Do wiercenia, szlifowania, polerowania, czyszczenia, rozdzielania i grawerowania. 3 lata gwarancji. Kolejne elektronarzędzie na akumulatory X12V Team. Akumulatorowy zszywacz do szywek typu 53 od 6 do 14 mm i gwoździ typ 47 od 14 do 15 mm. W zestawie będzie 400 zszywek 10 mm i 100 gwoździ 15 mm. 140 zł. Samobody z uchwytem na pasek, antypoślizgowym uchwytem. I smukłą końcówką skrzywacza do wąskich elementów i prac przy krawędziach. Nie używałem tego skrzywacza, a więc trudno mi coś na jego temat powiedzieć. Mam kupiony z serii X20V i o nim będzie film wkrótce. Dostępna będzie również akumulatorowa lampa robocza 12V za 50 zł, taka sama cena jak poprzednia, tylko tutaj mamy magnes, jest składana w kilku pozycjach, no i mamy uchwyt do statywu wskaźnik poziomu naładowania akumulatora. Również mam tą lampkę, no moim zdaniem dosyć słabo one świecą, one są takie poręczne, malutkie te lampeczki, ale zdecydowanie wolę zwykłą, inną latarkę z Warty czy z, jakiejś, z jakiejkolwiek innej firmy, po prostu one mocniej świecą niż te akurat w tej ofercie. Na następnej stronie mamy trochę szlifowania i polerowania. Tego chyba jeszcze nie było u nas w ofercie. Akumulatorowa szlifierka wielofunkcyjna na akumulatory serii X12V Team. Samobody bez akumulatora za 140 zł z walizką. W zestawie złączka do odkurzacza, cztery arkusze ścierne, element mocujący arkusze ścierne oraz walizka. Tej szlifierki nie używałem. Jest to szlifierka oscylacyjna, a więc każdy wie czy taka szlifierka mu jest potrzebna czy nie. Na drugiej stronie mamy akumulatorową polerkę samochodową na akumulatory X12V Team. Bez akumulatora zestaw jest samą walizką za 129 zł w zestawie tarcza polerska z uchwytem na rzep. Gąbka do polerowania zgrubna, gąbka do polerowania precyzyjna. Nakładka z imitacji skóry owczej. Pięcioczęściowy zestaw papierów ściernych 130 zł. No i oczywiście, tak jak widać, dodatkowa rączka. Nie mamy tutaj, w tej gazetce tu zauważyłem, że mamy coraz mniej informacji na temat tych elektronarzędzi. Nie ma tutaj informacji na temat obrotów. Mamy tutaj informację tylko, że regulacja obrotów jest płynna, czyli w spuście. Natomiast nie mamy maksymalnej prędkości obrotowej. Trzeba by to zobaczyć na stronie Lidla online. Na dole mamy koziołki składane z regulacją wysokości. Są to koziołki stalowe, maksymalne obciążenie 200 kg za 120 zł. Ja około chyba 3 lat temu kupowałem takie koziołki w Lidlu za 80, z tego co pamiętam. No i używam ich do dziś, sprawdzają się, nie mam do nich żadnych zastrzeżeń. Natomiast jak chodzi o wytrzymałość, według mnie są bardzo dobre. Można powiedzieć, że praktycznie całą zimę, jesień stały na dworze, deszcz na nie padał i nawet nie zardzewiały. A więc ta stal i ta powłoka jest tutaj odpowiednio wykonana, odporna na warunki atmosferyczne. Dostępny będzie również akumulatorowy szywa 4V za 99 zł z wbudowanym akumulatorem w zestawie 1000 szywek 114 8 mm, 1000 szywek 40 na 6 mm. 500 gwoździ 10 na 1,2 mm i przewód USB typu C do ładowania. W sprzedaży będzie również akumulatorowy pistolet do klejenia na gorąco 4V z akumulatorem wbudowanym 2Ah, do lasek kleju o średnicy 7 mm, w zestawie będzie 6 lasek kleju, przewód do ładowania typu USB-C za 70 zł. Temperatura pracy od 150 do 190 stopni Celsjusza, a czas rozgrzewania to około 15 sekund. Taką mamy tutaj informację. Dostępne będą również takie kolorowe laski kleju. Akumulatorowe urządzenie do grawerowania. W zestawie końcówka do grawerowania ze stali wolframowej, 5 szablonów, przewód USB typu C, akumulator litowo-jonowy 4V 1,5Ah za 70 zł. Z tej oferty osobiście poleciłbym tą wkrętarkę kątową, wiertarkę wkrętarkę ze zdejmowanym uchwytem, no i oczywiście te koziołki. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do następnego filmu. Hej!